Mamy rozwiązać takie równania. Zacznijmy od podpunktu A. Czyli wymnażajmy sobie te nawiasy, uporządkujmy, a następnie wyznaczmy x. X razy x to jest x kwadrat. X razy 2 to jest 2x. Minus 3 razy x to jest minus 3x. Minus 3 razy 2 to jest minus 6. To można dać nawias, można zostawić bez nawiasu. Jak nam wygodniej. Ja na razie zostawię to w nawiasie, żeby oddzielić to jako grupę elementów z mnożenia. Plus i tutaj będzie 5 razy x to jest 5x. 5 razy 1 to jest 5. Minus x razy x minus x kwadrat. Minus x razy 1 minus x. I to ma być 0. Zanim to przyrównam do 0, to ja sobie poupraszczam to wyrażenie. Mamy zatem x kwadrat. 2x minus 3x to jest minus x. Minus 6. Dodać. Mamy minus x kwadrat. 5x odjąć x to jest 4x plus 5. X kwadrat dodać minus x kwadrat to się redukuje. Minus x dodać 4x to jest 3x. Minus 6 plus 5 to jest minus 1. I teraz to przyrównujemy do 0. Czyli 3x minus 1 jest 0, czyli 3x jest 1. Dzielimy stronami przez liczbę 3. X to jest 1 trzecia. Podpunkt A mamy, teraz podpunkt B. Przemnażamy lewą stronę, prawą, porządkujemy i staramy się wyznaczyć x. 2x razy x to jest 2x kwadrat. 2x razy minus 4 to jest minus 8x. 1 razy x to jest x. 1 razy minus 4 to jest minus 4. To się równa. 2 razy. 1 razy 5 to jest 5. 1 razy minus x to jest minus x. Minus x razy 5 to jest minus 5x. Minus x razy minus x plus x kwadrat. Uporządkujmy lewą stronę, czyli mamy 2x kwadrat minus 8x plus x to jest minus 7x. Odjąć 4. To się równa. I tutaj mamy tak. Minus x minus 5x to jest minus 6x. 2 razy 5 to jest 10. 2 razy minus 6x to jest minus 12x. 2 razy x kwadrat to jest 2x kwadrat. Zobaczmy, 2x kwadrat się redukuje stronami. Xy przerzućmy na lewą stronę, liczmy na prawą stronę, czyli będzie minus 7x dodać 12x równa się 10 plus 4. Mamy 5x to jest 14, podzielić przez 5x to jest 14 piątych, czyli 2 całe i 4 piąte. To jest podpunkt B. Czyli zapiszmy sobie tutaj x, to się równa 2 i 4 piąte. A tutaj x był wcześniej 1 trzecią. Podpunkt C. Przemnóżmy te dwa nawiasy, a następnie od 4x odejmijmy iloczyn, który tutaj powstanie, czyli będzie 4x odjąć i tutaj sobie przemnażamy. X razy x to jest x kwadrat. X razy minus 7 to jest minus 7x. 5 razy x to jest 5x. 5 razy minus 7 to jest minus 35 równa się x razy 1 to jest x, x razy minus x minus x kwadrat. Dobra, no i uporządkujmy to. Tutaj mamy 4x odjąć. W tym nawiasie będzie x kwadrat. Minus 7x plus 5x to jest minus 2x. Minus 35 równa się x minus x kwadrat. Mamy 4x minus x kwadrat plus 2x plus 35 równa się minus x kwadrat plus x. X kwadrat się redukują stronami. Mamy tutaj minus x kwadrat i tutaj minus x kwadrat. 4x plus 2x to jest 6x plus 35 to się równa x. X na lewą stronę, 35 na prawą, czyli mamy 5x to jest minus 35. Dzielimy przez 5x to jest minus 35 piątych, czyli minus 7.
czyli w C mamy x równego minus 7. Przygotujmy sobie więcej miejsca. C mamy teraz pod punkt D. Przemnażamy sobie lewą stronę, a następnie prawą, czyli x razy 4 to jest 4x, x razy x to jest x kwadrat, minus 2 razy 4 to jest minus 8, minus 2 razy x jest minus 2x, równa się x razy x to jest x kwadrat, x razy minus 1 to jest minus x, 3 razy x to jest 3x, 3 razy minus 1 to jest minus 3. X kwadrat tu nam się redukują, 4x odjąć 2x to jest 2x, odjąć 8 równa się minus x plus 3x, czyli 2x minus 3. 2x się stronami redukuje, mamy minus 8 równa się minus 3. Lewa strona nie jest równa prawej, czyli mamy równanie sprzeczne. Brak rozwiązań. Podpunkt D mamy, podpunkt E. Tutaj go damy. Poprzemnażajmy sobie, czyli te dwa nawiasy i tej dwójkę przez nawias, zobaczymy co wyjdzie, czyli dwójkę z początku przepisuję, później mamy dodać, otwieram nawias, będzie 2x razy x to jest 2x kwadrat, 2x razy 1 to jest 2x, minus 3 razy x to jest minus 3x, minus 3 razy 1 to jest minus 3, równa się 3x, minus 2 razy 5 to jest minus 10, minus 2 razy minus x kwadrat to jest plus 2x kwadrat. Teraz ten plus przed nawiasem nic tu nie zmienia, czyli zdejmuje nawias po prostu nie zmieniając znaków, czyli mamy 2 plus 2x kwadrat, 2x minus 3x to jest po prostu minus x, minus 3 równa się 2x kwadrat plus 3x minus 10, 2x kwadrat to nam się skraca i byśmy mieli tak, 2 minus 3 to jest minus 1, 2 minus 3 to jest minus 1, a tutaj mamy 3x odjąć 10, 10 na lewą stronę, czyli mamy 9, to się równa 3x, x równa się 9 trzecich, czyli 3, x to jest liczba 3. Podpunkt F. Przemnóżmy tutaj, czyli 4x plus 20, odjąć 1 druga x minus 1 druga razy minus 3, czyli plus 3 drugie. A tylko tą 1 drugą może tak zróbmy. Zapiszmy minus 1 druga i wykonajmy mnożenie tych dwóch nawiasów. Czyli x razy 6 to jest 6x, x razy minus 2x minus 2x kwadrat, minus 3 razy 6 minus 18, minus 3 razy minus 2x to jest 6x. Ma się równać po prawej stronie x kwadrat plus 1. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj przepiszemy. 1 druga razy 6x to jest minus 3x, minus 1 druga razy minus 2x kwadrat to będzie plus x kwadrat, minus 1 druga razy minus 18 to jest plus 9, minus 1 druga razy 6x to jest minus 3x, równa się x kwadrat plus 1. X kwadrat nam się tutaj redukują, na 4x minus 3x to mamy x, chociaż to jeszcze zostało na minus 3x, 4x odjąć 3x odjąć 3x to jest minus 2x, 20 plus 9 to jest 29, równa się 1, czyli minus 2x to będzie 1 odjąć 29, czyli minus 28. Dzielimy stronami przez minus 2, mamy x to jest minus 28 minus drugich, czyli 14. Nasz x jest równy 14. Podpunkt G. Jedynkę przepisujemy,
odjąć. Tutaj te dwa nawiasy wymnażamy, czyli będzie 2x razy x, 2x kwadrat. 2x razy 3 to jest 6x. Minus 1 razy x to jest minus x. Minus 1 razy 3 to jest minus 3. Dodać. Piątkę tutaj zapisujemy. Będzie, może od razu piątkę przez nawias przemnożmy. 5 razy x to jest 5x. 5 razy 8 dziesiątych to jest 4. Ma się równać 0. Tak, w tym nawiasie 6x odjąć x to jest 5x, czyli mamy 1, odjąć 2x kwadrat, odjąć 5x, minus minus 3, czyli plus 3, plus 5x plus 4, takie coś ma być 0. Zobaczmy, minus 5x tu i tu się redukuje. I mamy po lewej stronie minus 2x kwadrat. 1 plus 3 to 4, plus 4 to 8. Czyli wychodzi, że minus 2x kwadrat to się równa minus 8. Po przerzuceniu na drugą stronę. Podzielmy sobie stronami przez minus 2. Mamy x kwadrat, to jest minus 8 na minus 2, czyli 4. Jaka liczba do kwadratu daje 4? No taką liczbą może być 2 lub minus 2. I został nam podpunkt H. Przygotujmy sobie miejsce. I do dzieła. Przemnażamy sobie te dwa nawiasy, czyli mamy x kwadrat. X razy minus 5 minus 5x. Minus 2 razy x minus 2x. Minus 2 razy minus 5 plus 10. Plus 1 i 3 czwarte. Równa się x, odjąć 32x podzielić na 4. 32 na 4 to jest 8. Będzie minus, minus 56 na 4. 56 podzielić na 4 to będzie 14. 40 na 4 to jest 10. 16 na 4 to jest 4, czyli 14. I mamy tutaj minus i tutaj minus. Dwa minusy dają plus, czyli plus 14, bo prawej stronie. Porządkujemy to, co tutaj mamy, czyli mamy x kwadrat minus 7x, dodać 11 i 3 czwarte równa się minus 7x plus 14. Minus 7x sobie tutaj redukujemy i mamy x kwadrat, to się równa 14, odjąć 11 i 3 czwarte, czyli będą dwie całe i 1 czwarta, czyli 9 czwartych. Co do kwadratu, czyli x kwadrat daje 9 czwartych, czyli nasz x to będą albo 3 drugie, bo 3 drugie do kwadratu daje 9 czwartych, lub x to są minus 3 drugie. Po liczba ujemna do kwadratu daje liczbę dodatnią, czyli minus 3 drugie do kwadratu, minus 3 do kwadratu 9, 2 do kwadratu 4, wszystko się zgadza.